Cześć, witajcie, kukuryku. Dzisiaj chcę porozmawiać troszeczkę o skokach narciarskich, o panu Adamie Małyszu, który był twarzą kampanii Ostatnia Prosta i zachęcał nas wszystkich, żebyśmy się zabezpieczali dzielnie, bo to miał być powrót do normalności. I właśnie tak wygląda, że pan Małysz czuje się troszeczkę oszukany całą tą sytuacją, ale uwaga, dlaczego? Czuje się oszukany, ponieważ obiecano mu, że no, jeśli chodzi o skoki, to będzie to powrót do normalności, a tymczasem kolejni skoczkowie trafiają na kwarantanny, między innymi skoczkowie z Polski. Mają do tego jeszcze skandaliczne warunki na tej kwarantannie, w zamknięciu, więc tym jest oburzony, chociaż jednocześnie dosyć ochoczo wprowadza segregację kibiców, bo okazuje się, że konkursy, te, które będą w Polsce, te, które są przez nas organizowane, będzie można oglądać na żywo tylko po okazaniu przepustki, papierów, papiren. Trzeba wyskoczyć i pokazać. Także tak to właśnie wygląda. Jest pan, panie Adamie, kolejną osobą, do której nagle zaczyna docierać, że właśnie, że to, co nam opowiadają o tym wszystkim, nie jest prawdą. To jest tylko, oni mówią to, co ma służyć do tego, żebyśmy się podporządkowali w danym momencie jakiejś tam decyzji, czyli jeśli akurat należy przyjmować jakiś preparat, to oni powiedzą oczywiście, że tak, że teraz już wszystko wraca do normy. Nadstawcie tylko ramię i dajcie się ukłuć i będzie wszystko super. Tak to właśnie wygląda. Jestem ciekaw, czy to do jakiejś głębszej refleksji pana doprowadzi, bo na razie to jak mówię, czytałem te wypowiedzi na temat właśnie organizacji tych konkursów. No i tutaj refleksji nie widzę, to znaczy tak, oczywiście to jest najlepszy sposób, musimy rozdzielić te osoby niezabezpieczone od zabezpieczonych. Przecież można sobie zobaczyć to w telewizji, wszystko jest w porządku. No ale nagle okazuje się, że cała nasza kadra, słuchajcie, jest zabezpieczona. Wszyscy to przyjęli. Jeszcze czytałem taką ciekawą wypowiedź gdzieś sprzed paru miesięcy pana Małysza, który mówi, że były tam osoby, czy była jakaś osoba, która miała wątpliwości, ale wspólnymi siłami udało się ją przekonać. No i co się okazuje, że nagle jeden z naszych skoczków, Klemens bodajże Murańka, po zbadaniu otrzymuje wynik pozytywny. Pierwsza rzecz w ogóle, że pan Małysz się oburza bardzo. Dlaczego nas się testuje? Dlaczego nas się teraz testuje? Mieliśmy obiecane, że nie będziemy testowani. No właśnie tak wyglądają te obietnice. Tak wygląda przede wszystkim obietnica tego, że ten preparat jest w 100% skuteczny, czy w 95%. Tak to właśnie wygląda w praktyce, że no, bakcyl przeskakuje na daną osobę i później w tej osobie żyje, co wykazują testy. No i to jest pierwszy poziom tego rozczarowania. Drugi jest oczywiście taki, że pomimo tego, że wierzyliście bo ja myślę, że to jest, że tu akurat w wypadku pana Małysza to on wierzył szczerze w to, że to jest ostatnia prosta. Dlaczego miałby nie wierzyć? Przecież tak mu powiedziano. I że to już jest powrót do normalności. No i teraz jest wielkie zdziwienie, że tego powrotu nie ma. Jest rozgoryczenie, jest rozczarowanie. Więc ja mam nadzieję, że to do jakiejś głębszej refleksji doprowadzi, bo na razie, tak jak mówię, czytam te wypowiedzi co do organizacji tych zawodów w Polsce i widzę cały czas jeszcze twardą taką wiarę w to, że zrobiliśmy wszystko dobrze. No tutaj coś tam, jakieś
nieprzewidziane okoliczności. Zła organizacja, słuchajcie, zła organizacja na poziomie zawodów, no bo testują, a nie powinni testować, ale ogólnie to wszystko jest super i prości ludzie mają się okazać papierami albo oglądać sobie w domu na telewizorze, bo w domu jeszcze siedzieć wolno. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to się dalej będzie rozwijało. Jak widzimy, preparaty naszym skoczkom chyba nie posłużyły zbytnio, bo ten początek sezonu widzę, wychodzi no, na tle ostatnich lat wychodzi dosyć słabo. My się już przyzwyczailiśmy, że w skokach to może te inne sporty to tam różnie bywa, no ale w skokach to każdy Polak zasiadał przed telewizorem z taką pewnością, że no tutaj pokażemy światu. To niszowy oczywiście jest sport, z tym się zgadzam, no ale, jest, ale w Polsce i tutaj wśród naszych sąsiadów jest to sport ważny. No i wiadomo, że wszyscy się cieszymy, kiedy naszym idzie. A tu się nagle okazuje, że w tym roku coś nie idzie, tej formy nie ma. Powody oczywiście mogą być różne, to ja nie chcę tutaj na ten temat spekulować, natomiast same zawody, no to już się zaczynają po prostu cyrki, bo tutaj skoczkowie trafiają właśnie na przymusowe odosobnienia jakieś, coś się dzieje, a zakładam, że inne kadry, myślę, że podobnie to wyglądało jak w Polsce, to znaczy w Polsce mamy deklarację, że wszyscy skoczkowie zostali zabezpieczeni i przypuszczam, że większość skoczków, którzy biorą udział w tych zawodach są pozabezpieczani. No więc takie pytanie, jak pan teraz ocenia, panie Adamie, tę ostatnią prostą, te obietnice, które składano wszystkim Polakom, ale też myślę, że panu osobiście. Jak to się ma do rzeczywistości. Ministerstwo Zdrowia, słuchajcie, opublikowało tygodniowy raport i tutaj nagle się okazuje, że no to już jest blisko 30% osób zabezpieczonych, które znalazły się na tej najsmutniejszej liście wyników całej tego morowego powietrza. No ale oczywiście tutaj jest jak najbardziej okolicznością łagodzącą, że tam 100 z tych osób to były osoby z innymi chorobami, a większość to w ogóle byli starsi. No wszystkie te rzeczy, na które zwracano uwagi na początku, kiedy wybuchł ten straszliwy baktyl, no że ta choroba jest bardzo groźna rzeczywiście dla osób w podeszłym wieku ze zniszczonym zdrowiem, ale to wtedy, to wtedy nie wolno było tak mówić, trzeba było wszystkich chronić, zamykanie całego świata, naprawdę wszystkich krajów, wszystkich granic na długie miesiące. A dzisiaj jak się okazuje, że osoby, które miały być zupełnie bezpieczne, ponieważ uwierzyły i przyjęły magiczny preparat i gdy takie osoby trafiają na najsmutniejszą listę, to się wtedy okazuje właśnie, że nie, ale wiecie, to byli starsi ludzie, no to oni tam już by długo nie pożyli, tak czy siak, poza tym chorowali na różne inne rzeczy, więc tutaj nie ma się co czepiać, po prostu nie ma się co czepiać, to nie jest wina na pewno preparatu, to nie jest wina na pewno tego, że nie było to wszystko posprawdzane do końca. Na pewno nie jest to wina tego, że kiedy badano te preparaty w Stanach Zjednoczonych, to grupy w ogóle osób do badań no, dobierano w ten sposób, żeby nie było wśród nich osób starszych i z dodatkowymi chorobami, no bo tak się wybiera po prostu grupy. Nikt nie lubi, kiedy podczas testów ludzie odchodzą nagle. A jednym ze sposobów, żeby nie odchodzili, no to jest właśnie tak sobie wybrać sobie grupę do badania, żeby tam byli raczej ludzie zdrowi i którzy rokują raczej dobrze niż źle. Więc tak wyglądają najnowsze wiadomości z naszej ulubionej dziedziny.
Słuchajcie, dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za to, że się tak angażujecie w te filmy. Już nie tylko jedna łapka w dół, kilka więcej, nawet jakieś komentarze negatywne się pojawiają. Znaczy negatywne, ja ich nie rozumiem jako negatywnych, ja je po prostu no, uważam, że to jest, no, ktoś wyraził inne zdanie niż moje i z tego się bardzo cieszę. Z tego się bardzo cieszę, bo najgorszą rzeczą, jaką mogę sobie wyobrazić, to zamknąć się w jakiejś bańce wśród ludzi myślących dokładnie tak samo jak ja, bo wtedy nikt z nas się nie rozwija i żadne nowe myśli się nie pojawiają. Także serdecznie pozdrawiam. Tam, gdzie te komentarze są rzeczowe, staram się odpowiadać, chociaż paroma słowami. Bardzo dziękuję. Na Facebooku proszę o polubienie strony, proszę o udostępnianie tych postów, jeśli uważacie, że są wartościowe. Na YouTubie zapraszam do tego, żeby wyrażać swoją opinię kciukami w górę, w dół, komentarzami. No i jeśli podobają się Wam te filmy, to zapraszam do subskrypcji. Filmów będzie więcej, przychodzą, myślę, że około 3 filmów tygodniowo to taka norma, a będzie więcej, myślę. Planuję teraz przeprowadzić kilka ciekawych rozmów, także na pewno będzie się to wszystko rozwijało. Zapraszam do subskrypcji, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Cześć!